Cześć, witajcie, jestem Myczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Dying Light 2 z tej chwili na naszym kanale. Dzisiaj będziemy słuchać nagrań. Ja jestem na wieżowcu BNC. Tak w ogóle ta broń na serio jest stylizowana na... Z tego co widzę... Jest stylizowana na broń z The Walking Dead. Rozwalimy ją właśnie w tej chwili. Ma tylko 4 wytrzymałości. O! Moje 21 złomu. Dobra, stajmy sobie gdzieś w jakimś takim punkcie. Okej. Okay. Przedmioty kolekcjonerskie. Dzisiaj posłuchamy sobie trochę nagrań o jednostce 404 i wszystkich innych. Na początku, od samego początku. Przesłuchamy wszystkie raporty doktora Katsumi. Ostatnie, z tego co widzę, mamy z 6, mamy 3. Trzeci, piąty, szósty. Nie mamy czwartego, pierwszego i drugiego. 24 stycznia 2023 roku. Raport GRE o stanie epidemii. Z przykrością informuję, że liczba zakażeń rośnie zamiast maleć. Śmiertelność w Europie wzrosła z 45 do 320 tysięcy przypadków tygodniowo. Na Ukrainie i w Polsce każdy kolejny tydzień oznacza 400% wzrost. W Rosji i Hiszpanii system opieki zdrowotnej uległ załamaniu. Pomimo mobilizacji całej armii i zamknięcia granic, mimo zastosowania drastycznych środków w 20 najbardziej dotkniętych miastach, protokół zawodzi. Musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Nigdzie nie jest bezpiecznie. Rosyjskie wojsko rozpoczęło eksterminację tych, których tylko podejrzewa się o zarażenie. Z bólem serca muszę stwierdzić, że szanse na przetrwanie większości światowej populacji są niewielkie. Dlatego w GRE czas na zmiany. Musimy spojrzeć szerzej, by zapobiec zagładzie ludzkości. Przyspieszyć działania. Czas ucieka. Musimy skonsolidować zasoby i zacząć działać w samym centrum wydarzeń. Zdwoić wysiłki, by dać ludzkości lek. Podejmować natychmiastowe decyzje. Ale i... Mówię to z drżącym głosem. Decyzje radykalne. Okej, okay, no to... Już ja to wyglądało na samym początku. Z tego co wiem... Tam słuchałem, że to... Ogólnie, że to... Raporty na początku, pierwsze dwa z tego co wiem, mówiły o co się działo tutaj w Wiledorze. Sam początek epidemii, to już trwa około rok. Z tego co słyszymy, Polska to już z Ukrainą chyba nie istnieją, a Rosja i Hiszpania tym bardziej. Dobra, co będzie dalej? Mamy raport piąty i szósty. 8 sierpnia 2024 roku. Raport GRE o stanie epidemii. Niekontrolowane zamieszki w całym mieście. Miesiąc temu wściekły tłum zaatakował i uszkodził statek zaopatrzeniowy w Wharf. Spanikowani żołnierze wyrzucali za burtę skrzynię z amunicją, by nie wpadła w ręce napastników. Dzięki Bogu ocalili zapasy medyczne potrzebne nam do zwiększenia produkcji antyzyny. Pamiętajmy o jednym. Antyzyna to nie lekarstwo. Hamuje tylko wirusa. Imigranci uznani za przydatnych mogą wejść do miasta. Taka selekcja wywołała oburzenie mieszkańców i spowodowała kolejne fale przemocy. Katsumi, czy pozwoliłaś opatrywać rannych buntowników w swojej klinice w Central Loop? Generale Pratt, ja... Ci ludzie wymagali pomocy medycznej. Lekarze przysięgają... Do kurwy nędzy! Twoja klinika to teraz kolejne ognisko THV! 4 lekarzy ma pozytywny wynik! Co? O Boże! Trzeba natychmiast odizolować klinikę, ustanowić strefę kwarantanny. Inaczej wirus rozniesie się błyskawicznie. Wyłączamy nadajnik na wieżowcu VNC. Jeśli zamieszki można powstrzymać, odcinając łączność i zamykając ludzi w domach, niech tak będzie. Jesteś z siebie dumna, Katsumi? Okej, mamy wiadomości wyrwane z kontekstu. O rozwoju epidemii minęło ponad... Rok i 8 miesięcy od poprzedniej wiadomości 3 i 5. Brakuje nam czegoś pomiędzy. Tak na przykład gdzieś z grudnia, coś tak 8 miesięcy przed tym i 8 po. Wiemy, że jest bardzo gorzej, to już się tyczy Wiledoru.
Ludzie chyba o tym nie wiedzą i wyłączają z powodu zamieszek VNC, co my ostatnio odpaliliśmy. Dobra. Ten generał Pratt, z tego co rozumiem, jest bardziej decyzyjny niż Katsumi, na czym narzekał GRE. Październik 2024 roku. Raport GRE o stanie epidemii. Mam dobre i złe wieści. Dobre są takie, że naukowcy GRE w testach klinicznych w końcu uzyskali obiecujące wyniki. Złe to, że walczymy z czasem z różnych powodów. Zamieszki wymknęły się spod kontroli. Zaczęły szerzyć się plotki, przypominające ludziom, że to GRE odpowiada za pojawienie się wirusa. Ktoś rozpowszechnia oszczercze ulotki. Część moich kolegów podejrzewa armię. Nie, nie wierzę w to, ale Pratt odciął całą łączność z GRE. Wygląda na to, że wojsko postanowiło winą za cały chaos obarczyć GRE. Ale może się mylę. Oby tak było. Tutaj jest! Ona należy do tych lekarzy morderców! Stójcie! Co wy wyprawiacie? Zamknij mordę! Zaraz poczujesz, jak to jest być po drugiej stronie! Popełniacie błąd! Próbuję pomóc! Jeśli winicie naukę, wszystko zka... Dobra, z tego co wiem, notatki doktor Katsumi rozpoczynają się w 2020 roku, w 2022. Kończą, jak widać, w 2024. Z tego co widać, zostały porzucone jakieś z powrotem plotki, że tu GR wszystko odpowiedzialne jest za wszystko, co się stało, co to jest prawdą tak w praktyce, ale nie ten oddział. Przez to zostali tacy, bo dowiedzieliśmy się z fabuły, czyli w praktyce wybici wszyscy pracownicy, w tym razem też doktor Katsumi, która było słychać. Na początku była taka troszeczkę wystraszona, była wystraszona jeszcze bardziej i tutaj aż załamana. Więc naprawdę trochę szkoda. Brakuje nam tutaj kilku rzeczy. Tak szczerze, brakuje mi kilku wiadomości. Wiadomości czwartej, pierwszej, drugiej, to kiedyś będzie trzeba dosłuchać. Dzienniki Karana z nie obchodzą. Dzisiaj jeszcze wysłuchamy dzienniki naszych biegaczy. Wysłuchamy dzienniki Franka. Ogłoszenia miejskie. I te tutaj. No ogólnie te do końca. Mianowicie łodzy już słuchaliśmy, to nas nie obchodzą. Jeszcze jednostka. Nie, jednostka też nie obchodzi. No to znamy. Dalej nas na razie nie obchodzą. Nazywam się Anton Nowak i będę kurwa legendą. Sorki. Nie mogłem się powstrzymać. Nagrywam to dla ciebie, tatku. Zdradzić ci tajemnicę? Jak ją usłyszysz, na pewno będzie ci wstyd. Całe życie powtarzałeś mi, że nigdy niczego nie osiągnę. A ja zostałem SP-kiem. A ty co zrobiłeś? Nazwałeś mnie zdrajcą. Wytłumaczyłeś, że SP ma w dupie nas wszystkich, mieszkańców bazaru. Wielkie dzięki za zaufanie, tatku. Zupełnie nikim się nie przejmuję, tatku. Pokażę ci, na co mnie stać. Dziś podszedł do mnie jakiś nieznajomy typ. Powiedział, że jak chcę zostać bohaterem, to jestem w złym miejscu. I że mam potencjał. Ty nigdy tak nie mówiłeś. Umówiliśmy się o północy na dachu starej fabryki tekstyliów. No i stoję tu jak ten idiota. Co tu w ogóle robię? Może chciałem udowodnić ci, żebyś zobaczył. O w mordę! Co to? Koleś skacze między budynkami jak jebana pantera! Kurwa, kurwa, kurwa! Nie mogą mnie znaleźć! Byłaś młody! Wiem, że tu jesteś! Nazywam się Kilian! Wiemy, że Kilian był naszym biegaczem i to jest teraz kontynuowana historia naszych biegaczy. Po prostu werbowanie... No, Antona Nowaka przez Kiliana i opisywanie tutaj mamy. Ten wpis opisuje teraz młodego nocnego biegacza, który by się przyjął przy przeżycie inhibitora. On to opisuje niektóre tego skutki. To niesamowite! Szybciej biegam, wyżej skaczę! Czuję się silny jak tur! Nie! Jak jebany przemieniec! Kilian mówi, że nieźle zniosłem pierwszą dawkę. Teraz czeka mnie jeszcze 100 dni szkolenia.
Kilian przedstawił mnie innym. Poznałem Franka, naszego przywódcę i... A kurwa, za dużo gadam. Kilian oficjalnie został moim mentorem. Niedługo o mnie usłyszysz, tatku! Będę, kurwa, legendą! Przeżywał pomiędzy swoje lekkomyślne zachowania. Za kogo Frank się uważa? Z jednej strony gada tyle o moim potencjale, a z drugiej oskarża mnie o lekkomyślne zachowanie. Mówi, że naraziłem innych w tamtej ciemnej strefie po tym, jak uratowaliśmy tę matkę i jej dzieci. Kurwa, przecież ogarnęliśmy temat, nie? Czy sukces jest lekkomyślny? Rzucał jakimiś tekstami o tym, że mój metabolizm nie radzi sobie z kolejnymi dawkami, tak jak myśleli. Dasz temu wiarę, tatku? Moje wyniki zawsze były doskonałe. Jak mam być szczery, to więcej mówi o nim niż o mnie. On nie lubi, jak ktoś mu się sprzeciwia, a zwłaszcza jakiś młody szczyl. A słuchaj tego, dostałem ostrzeżenie. Powiedział, że będzie mnie obserwował. Jebać go. Będzie miał co obserwować. Zwija się to coraz bardziej, tylko nie mam jeszcze do końca tego. Mam na pewno wszystkie dzienniki Franka. Dlaczego się ostatnio nie odzywasz, kochanie? Wysłałabyś jakąś pocztówkę? Albo majtki? Nosisz majtki w niebie? Jezu, ale za tobą tęsknię. Smutno mi, że nie widziałaś, jak budowaliśmy kantynę. A jakie mieliśmy otwarcie. Chłopaki uważają, że coś z tego będzie. Uwielbiam ich. Kilian, Hakon. Na razie, Frank. Uważaj na mój dyktafon. Zepsujesz go. Nic mu nie będzie. Spierdalaj i dobranoc. Wiesz, odkąd odeszłaś, moje życie było poświęcone nocnym biegaczom. Ludzie mieszają nas z błotem od czasu afery z armią. Ignorują wszystko, co zrobiliśmy dobrego. Przez inhibitory nazywają nas ćwunami. Zupełnie tego nie rozumieją. Tak czy siak wziąłem Kiliana i Hakona i powiedziałem: zbudujmy dom, w którym wszyscy, absolutnie wszyscy, mogą się poczuć bezpiecznie. Mój staruszek był architektem, może pamiętasz. Czegoś tam się przy okazji nauczyłem. No więc trochę było z tym jebania, ale bum, mamy kantynę. To nic specjalnego. Trochę jak brzydkie dziecko, które i tak kochasz. Ale teraz wszyscy mają gdzie usiąść, napić się i pogadać. Nocni biegacze, especy, ocaleńcy, cholera, nawet renegaci, jeśli są grzeczni. Miejsce neutralne, z tego co wiemy, po prostu. Opis kantyny. Nawet nie wiedziałem, że Frank miał żonę, tak szczerze. No, kochanie, dawno się do ciebie nie odzywałem, prawda? Teraz pija. Zaczyna pić po tym wieżowcu VNC. Też może staczać. Pracujesz w ogródku? Zawsze żyłaś we własnym świecie. Mogłem się zakradać i sprzedawać ci przytulasy. No, teraz bym tego nie zrobił. Nie z rozwaloną nogą. Słuchaj, kochanie. Wymyśliłem, jak przywrócić nadzieję odciętym od siebie ludziom. Był mi potrzebny tylko wieżowiec VNC. Myślałem, że go zhakujemy. Ale teraz... poza mną... wszyscy, którzy poszli... wszyscy nie żyją. Nie ma już nocnych biegaczy. A to wszystko przez jebanego Hakona. Pieprzył mi o tym, że mój plan to samobójstwo. Nocą przed misją dowalił się do mnie na oczach wszystkich. Kazałem mu spierdalać, ale nie sądziłem, że naprawdę spłynie. Zdarzały nam się już kłótnie. Ale nie pojawił się i jeszcze nastawił Kiliana przeciwko mnie. Może sądził, że odwołam misję? Otóż nie, nie odwołałem. A w środku było w cholerę więcej przemieńców, niż wynikało z naszych informacji. Moglibyśmy wszystkich zjednoczyć. Wszystkich, nawet SP. Udało nam się tylko udowodnić Matowi, że ma rację, gdy nazywa nas bandą ćpunów. Wszystko, o co walczyłem. Nocni biegacze, dawanie ludziom nadziei, jednoczenie frakcji.
przepadło. Z tego co widać, Frank się po prostu załamał. Nie dosyć, że to co miał ambitne cele i to nawet bardzo dobre, nie wyszły, to wszystko przez Hakona. Prześladują mnie, wiesz? Dave, któremu przemieniec urwał nogi na moich oczach. Edgar. Wszyscy. Ale najgorszy jest Travik. Byłem wkurzony, kiedy stanął po stronie Hakona. Ale potem gnojek i tak przyszedł. Głupi dzieciak. Pogadajmy o czymś innym. Nie, tak sobie myślałem. Może już czas, żebym do ciebie dołączył, wiesz? Huh? Frank, odstaw butelkę. Śmierdzisz. Jak ci śmierdzi? To zjeżdżaj, Kilian. Nie mogę już dłużej na to patrzeć. To zamknij oczy. Widzisz ich? Dave'a, Edgara, Travika i tamten dzieciak. Jak on się nazywał? Nie nadawał się na nocnego biegacza. Anton, miałeś co do niego rację, ale nie w kwestii misji. Wszystko byłoby dobrze, gdybyśmy poszli razem. Wszyscy byśmy nie żyli. Zamknij się! Pamiętasz, co powiedziałem? Robiąc to, godzimy się na śmierć. Są ważniejsze sprawy niż przeżycie. Nie wszyscy to zrozumieją. Nie muszą tego rozumieć. Mierzymy się ze śmiercią z powagą, krocząc z ciemności ku światłu. Kupa jebanych bzdur. Frank, odpuść sobie. I Ravikowi. Co się stało, to się stało. Spierdalaj mi z oczu, Kilian. Nie chcę cię więcej oglądać. Jestem durniem. Jebanym durniem. No dobrze, z tego co wiemy. Wiemy, jak się skończyła przygoda tego Antona. Tego Antona Nowaka. Zginął wieżowcu więcej. Frank się jeszcze bardziej stoczył i pokłócił z Kilianem jeszcze bardziej. Mógłbym mówić do ciebie godzinami, ale ludzie tutaj nie chcą mnie, kurwa, zostawić w spokoju. Nawet Loan nie daje mi żyć. Opowiadałem ci o niej kiedyś. Przygarnąłem ją parę lat temu, kiedy budowaliśmy kantynę. Wychowali ją nomadzi. Potrzebowała pomocy. Nauczyłem ją, jak odróżniać dobro od zła. Mam taką nadzieję. No, chociaż ostatnio zaczęła chojraczyć. Przychodzi jak jakaś sierżantka SP i sprawdza, czy pije. Ale pomaga mi w kantynie. Mimo, że ktoś znowu o mnie dba. Hakon i Kilian. Gnoje. Dawno zwinęli ma matki. Loan to skomplikowana istota. Bystra. Ale uparta jak dziecko. Pamiętasz? Jak chcieliśmy mieć dzieci. Czasami odkładam butelkę na bok i pomagam tej smarkuli z różnymi rzeczami. Może ona kiedyś dokończy robotę, którą zacząłem. Nieważne. Trochę ją zaniedbywałem przez to chlanie. Nie chcę, żeby zrobiła coś głupiego. Mam mroczną stronę. To będzie moje ostatnie nagranie. Żegnaj, Hanna. Byłaś...
najlepsza. Nawet jeśli tylko w moim pijackim łbie. Jutro zniszczę te taśmy. Ale na razie zdrówko. Kurde, szkoda mi tego Franka, bo on naprawdę... coś wyłączył jakby córkę. To tak mnie to trochę boli, że ta się historia źle zakończyła. Dobra, w tym wszystkie najważniejsze informacje przesłuchaliśmy. Nagrania Wolce słyszeliśmy już nieraz, składanka dałam tu muzyka. Sesja Rady Ludzkości jeszcze byłaby tylko interesującą rzeczą. Wtorek, 17 lipca 2023 roku. Niniejszym rozpoczynamy 17. sesję obrad Rady Ludzkości. Jak wszyscy dobrze wiemy, globalna sytuacja szybko się pogarsza. Kilka naszych źródeł potwierdza, że Pakistan zrzucił bombę nuklearną na indyjski region Jammu. Wirus oficjalnie pochłonął całe kraje. Węgry, Chorwację, Portugalię, Austrię, Finlandię. W zeszłym tygodniu brytyjski premier zmarł na THV. Panie i panowie, musimy stawić czoła faktom. Odpowiedzialność za dalsze losy ludzkości spoczywa na zebranych w tym pokoju. Jak uczy historia, nie byłby to pierwszy raz, gdy międzynarodowa współpraca wyciąga świat z kryzysu. Dopisuje panu dzisiaj humor, ministrze Dachau. Generale Pratt, chcielibyśmy wysłuchać pańskiego raportu. Oczywiście, proszę pana. Przejmujemy obiekty rolnicze i magazyny, a głównym centrum dystrybucji zarządza GRE, pod czujnym okiem armii. Jak dotychczas, współpraca GRE i armii przebiega bez zarzutu. Zgadzam się. Dziękuję, doktor Kobayashi. Przejęliśmy ulice i punkty kontrolne. Zabezpieczyliśmy podstacje elektryczne i wieże ciśnień. Pomimo początkowych oporów pracowników, w końcu udało nam się przekształcić dawną fabrykę aut elektrycznych Dynamo Cars w elektrownię słoneczną. A teraz, doktor Kobayashi, prosimy o wiadomości o postępach inicjatyw GRE. Dziękuję. Pierwsze testy związku GenMod THV zakończyły się sukcesem. Wykazuje niezrównaną stabilność chemiczną, a jego zdolność degradowania DNA zarażonych komórek jest zdumiewająca. Kluczowa broń przeciwko wirusowi może wreszcie być w naszym zasięgu. Nie traćmy czasu, doktor Kobayashi. Proszę zapewnić próbki armii. Przeprowadzimy własne testy. Za wcześnie na to. Badania wymagają czasu. Zgłaszam wniosek o przekazanie przez GRE próbek genmodu THV armii i poddanie samego GRE wojskowemu nadzorowi. Generale Pratt, historia pokazuje, że pośpieszanie nauki prowadzi do katastrofy. Są ludzie, którzy... Generał Pratt ma rację, doktor Kobayashi. Ekstremalne sytuacje wymagają ekstremalnych środków. Przyjmuję wniosek o przekazanie najnowszych próbek genmodu do laboratoriów wojskowych. Doktor Kobayashi, pomoże pani generałowi Prattowi z opracowaniem projektu broni wykorzystującej ten związek. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów 5 do 3. Doktor Kobayashi, proszę zacząć wymagane procedury. Dobra, czy z tego co wiemy, Rada Ludzkości została tutaj w Villador ze wszystkich światów, z tego co też wiemy z historii. Czyli tak, Kobayashi jest odpowiedzialny za ten środek, który został wykorzystany przedwcześnie, miał zabić wirusa, a spowodował tą... tą breję całą żółtą. Szkoda trochę miasta. Dobra, to są wszystkie nagrania, więc... to byłoby na tyle, byłem Ryczko, na razie, cześć, powiedzimy się w kolejnym odcinku z Gridain Fight 2. Stay human. Pa, pa.